W dniu dzisiejszym uroczyście zakończono projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie. Z tej okazji zaproszeni goście zapoznali się dokładnie na terenie oczyszczalni z efektami wykonanej modernizacji i wykonanych prac. Prezes Cezary Malinowski wyjaśnił zakres prac i pokazał obiekt zaproszonym gościom. Przedsiębiorstwo komunalne Mierzeja w Stegnie w miesiącu czerwcu 2014 roku rozpoczęło inwestycje pod nazwą Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażającą dla projektu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, co pozwoli na wyeliminowanie okresowych przekroczeń jakości ścieków oczyszczonych w wyniku sezonowego ich wzrostu. Dodatkowo inwestycja objęła modernizację i wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne. Po prezentacji obiektu i jego nowych możliwości w hotelu Tristan w Kątach Rybackich odbyła się część oficjalna, w której nie zabrakło powrotu do przeszłości. Inwestycja miała tutaj przebieg, można powiedzieć, burzliwy, ponieważ nie dość, że reżimy czasowe nas w jakiś sposób tutaj ograniczały, ponieważ do końca 2015 roku musieliśmy wykonać inwestycje, to jeszcze mieliśmy sytuację, że generalny wykonawca w połowie tej inwestycji odstąpił od umowy, ogłaszając likwidację. Ale może tą historię tak w skrócie tutaj pokażemy w wersji filmowej, na co serdecznie zapraszam. Mówiono o początkach, zasługach i wkładzie wielu osób, którzy przyczynili się do obecnego stanu oczyszczalni. Nie zabrakło wzruszeń i podziękowań. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.